Cześć, cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszego nowego cyklu rozmów online z osobami związanymi z branżą gastronomiczną. Bardzo mi miło powitać wszystkich w kolejną środę podczas kolejnego spotkania. Nazywam się Milena Kaszuba-Janus, jestem redaktor naczelną Nowości Gastronomicznych, czasopisma branżowego, które znajduje się w portfolio wydawnictwa Brock B2B. Poza tym wydajemy również Sweets and Coffee, czyli Świat Hoteli oraz stację benzynową and Convenience Store. Organizujemy też coroczne wydarzenia, Food Business Forum czy Sweets and Coffee Forum. Na naszym portalu Horeca.net jest możliwość zapisania się na codzienny newsletter. Mam nadzieję też, że w tym roku uda nam się spotkać osobiście na organizowanych przez nas wydarzeniach. Rokowania i prognozy są dobre, więc jesteśmy dobrej myśli. Będę miała też przyjemność poprowadzić dzisiejszą rozmowę, jak już pewnie wiecie. Porozmawiam z Przemysławem Tymczyszynem i Marcinem Szworakiem, współwłaścicielami sieci Makaron Spaghetti and Salad, którzy jak widzę już są również dla Was widoczni. Cześć Marcin, cześć Przemek. Tak, dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor, cześć. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że udało Wam się znaleźć czas i do nas dołączyć i zachęcam oczywiście wszystkich do komentowania, zadawania pytań, do skorzystania z tego, że Marcin i Przemek znaleźli dla nas dzisiaj swój czas. Będzie nam też miło, jeśli będziecie wpisywać miasta, z których nas oglądacie, jakie restauracje reprezentujecie, czy też firmy związane z branżą gastronomiczną, także zadawajcie pytania i korzystajcie z ich obecności. Na pewno będę chciała porozmawiać o tej trudnej sytuacji, która nas wszystkich spotkała. Jednak o tym może troszeczkę później, bo warto też wspomnieć o Waszym intensywnym rozwoju w tym roku. Również nie planowaliście zwalniać tempa, a ta pandemia zapewne pokrzyżowała także Wasze plany, a może wcale nie. O to też na pewno zapytam. Porozmawiamy też o wyjściu marki za granicę, słynnym lokalu w Dubaju. Także jeśli macie jakieś pytania związane także z tym sektorem, z rozwojem zagranicznym, to również zachęcam do zadawania pytań w tej kwestii, skorzystania z wiedzy i doświadczenia moich rozmówców. Zacznijmy może od tego, w jakim momencie Waszego rozwoju, rozwoju Waszej marki została Was ta pandemia, jakie mieliście plany na najbliższy czas? To co, ja zacznę. No, pandemia została nas w trakcie drugiego roku realizacji naszego planu inwestycyjnego, który zaczęliśmy w styczniu 2019, więc że tak powiem w połowie bardzo intensywnego rozwoju. No, konsekwencja jest na pewno taka, że ten rozwój ze względu na totalną niewiadomą problemy z przewidywaniem tego, jakie będą wyniki pandemii, zastopować, tak, i wstrzymać, natomiast dość mocno wierzymy w to, że to jest tylko przesunięcie tych planów i zwłaszcza jeśli chodzi o jednostki własne w Krakowie, gdzie tu intensywnie rozwijaliśmy nasz nowy koncept Wysp, który na pewno fajnie się przyjmował w konceptach biurowców i budynków biurowcowych, no ale nie ukrywajmy, choćby ten obszar tutaj został dość mocno zastopowany, jak pewnie wszyscy wiemy, po dziś dzień większości pracowników biurowych w biurach nie ma. Podobnie z rozwojem franczyzy, ten rozwój był bardzo dynamiczny, a musieliśmy, każdy z tych tematów ze względu na szacunek zarówno do naszych partnerów, z którymi negocjowaliśmy, jak i do siebie, czy na pewno to, co było w przeszłości, będzie nadal aktualne. I to dotyczy zarówno kwestii warunków najmu, jak i warunków franczyzowych, jak i po prostu ilości potencjalnych i docelowych klientów, ale widzimy także szanse. Tutaj na pewno pandemia dotknęła każdą branżę, wobec tego branża gastronomiczna nie jest skrajnie poszkodowana, tylko każda firma w większości branży musi stawić czoła nowej sytuacji, która jest na rynku. No i pierwsze, co trzeba było zrobić, to na pewno
przygotować nową strategię rozwoju na najbliższe 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 i nawet 2 lata. I zaraz po rozpoczęciu, po ogłoszeniu pandemii, pierwsze co, to siedliśmy do Excela i do kreowania tego, w którą stronę iść i gdzie rozwój firmy będzie mógł być w dalszym stopniu dość wysoki. Nie uda się powtórzyć oczywiście tych kilkunastu otwarć, które mieliśmy w tamtym roku, natomiast, że tak powiem, smaczki zostawimy może na koniec i trochę więcej opowiem o strategii, o tym, co mamy przygotowane. Tak, ale myślę, że każda taka kryzysowa sytuacja, jest mnóstwo problemów, ale pojawiają się też szanse. Nasz na przykład partner z Algierii tutaj jasno komunikuje, że widzi szansę dalej w rozwoju za granicą, którym się też tutaj między innymi zajmujemy, i on otwarcie deklaruje, że jeżeli tylko granice zostaną otwarte, chce otwierać pierwszy lokal, który jest właściwie skończony, oraz kolejne, także tutaj pozytywnym w tym aspekcie jest to, że jednak są tacy, którzy jasno deklarują chęć kontynuacji tego planu, który sobie założyliśmy. Czyli jest szansa, że coś dobrego dla Was również ta trudna sytuacja przyniesie. No, trzeba walczyć o jak najlepsze wyniki i jak najlepszy rozwój firmy, sieci i franczyzobiorców. Skoro mowa o franczyzobiorcach, to w ramach tej strategii, o której wspomnieliście, na jakie wsparcie mogli liczyć wasi franczyzobiorcy i pracownicy w tym trudnym czasie? No, myślę, że trzeba podkreślić, że do kwietnia pracownicy nasi otrzymywali pełne wynagrodzenie. Zleceniobiorcy, jeśli była taka możliwość, to skorzystali z postojowego. Już od maja też przyjęliśmy z takiej pomocy znanej nam 40-40-20. No to z pewnością pomoże i kosztowo, i płynnościowo. O wszystkich działaniach też informowaliśmy naszych partnerów franczyzowych. Po naszej stronie była to kancelaria, byli to księgowi, którzy interpretowali tarcze antykryzysowe, kolejnej wersje, interpretowali definicje, które w zależności od tego, czy była to definicja przyjęta przez Polskę, czy przez prawo unijne, pomagaliśmy, był pełny dostęp do profesjonalnej pomocy. Zawsze franczyzobiorca mógł taką pomoc uzyskać. My też wysyłaliśmy podstawowe informacje. Tutaj nie ukrywajmy, też bardzo istotnym aspektem jest kwestia rozmów z galeriami i negocjacji. My tutaj wysyłaliśmy pakiety tego, jak to się dzieje. Nie ukrywajmy, te wszystkie mediacje, które prowadziły się między branżami, widzieliśmy mnóstwo artykułów, jaki był tego efekt końcowy. Nie udało się znaleźć jakiegoś globalnego, holistycznego porozumienia dla całej branży. Natomiast widać też, jak najwięksi podchodzili do tematu i że to jest jeden z bardzo ważnych tematów, i tu staraliśmy się dzielić wynikami tych doświadczeń, negocjacji, i tutaj zarówno i my, jak i franczyzobiorcy mamy jeden front, żeby uświadomić właścicielom galerii, komercjalizatorom, że chyba widzą to, że ilość gości i to, jaki jest stosunek czynszy do tego, jakie można robić obroty, nie jest i pewnie niestety długo nie będzie taki sam, więc to też jest bardzo istotnym aspektem. No i tutaj też wychodziliśmy na indywidualne rozmowy z każdym partnerem dotyczącego tego, jak te płatności wobec nas mogą wyglądać, i każdy indywidualnie dostał odpowiednią ofertę. Wspomniałaś o negocjacjach z centrami handlowymi. Może byście chcieli podzielić się tutaj jakimiś podejściami, jakie was spotkały, z jakimi odpowiedziami tutaj musieliście się zmierzyć? No, ja myślę, że galerie trzeba podzielić na dwie takie grupy. Jedna grupa to są galerie, te, które empatycznie podchodzą do wynajmujących, te, które rozumieją problem, wiedzą, że galeria to nie jest tylko
te x metrów kwadratowych, ale to też jest cała otoczka, to są kina, miejsca zabaw, to jest cały kompleks marek różnych branż. No w tym momencie tylko z małej części można skorzystać, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że jest przerzedzona bardzo mocno liczba osób odwiedzających galerię i patrzą na to, wyciągają rękę. Druga grupa galerii to jest taka, które zazwyczaj mają właścicieli zagranicy, są to fundusze i z nimi te negocjacje, że tak powiem, czasem się można odbijać od ściany, ale trzeba walczyć o swoje. Dowodem na to jest chociażby to, że wiele sklepów, wiele marek się nie otworzyło, bo nie doszło do porozumienia na linii najemcy wynajmujący. A jeśli chodzi o inne lokalizacje poza centrami handlowymi, czy też podejmowaliście takie działania w biurowcach, na przykład jak wyglądało? Oczywiście podejmowaliśmy i tu uważamy, że to ta kwestia biurowcowa, co chcę jasno i twardo podkreślić, mamy dość duży taki żal, że została totalnie pominięta z tej takiej ogólnopolskiej dyskusji, bo przecież to jest mnóstwo centrów biurowych z gigantycznymi powierzchniami, których no, wynajmujący i najemcy, to ta relacja była no, tak jakby w dialogu społecznym zapomniana, a to są miejsca, w których tak samo obrót praktycznie spadł do zera. Czy tam, jeżeli ktoś robił dowóz, to może miał 5 czy 10%, ale no, tutaj negocjacje czynszów i warunków no, są kluczowe. My akurat lokale własne w tych biurowcach mamy i planowaliśmy ekspansję, no i to myślę, że jasno trzeba powiedzieć, że jeżeli tutaj właściciele nie pójdą w stronę konsensusu, no to na pewno no, będzie dochodziło do coraz twardszych rozmów i jasno chciałbym tu ze swojej strony powiedzieć, że to jest nasz postulat, że tutaj też trzeba rozumieć, że jeżeli ludzi nie ma w biurowcach, to ich karmiliśmy. I argumenty za tym, że a to możemy robić dowóz, są uważam absurdalne. Z takich bardziej pozytywnych kwestii zaangażowaliście się też w akcję wsparcia środowiska medycznego. Jak w ogóle doszło do powstania tej inicjatywy i czy możecie się podzielić jakimś podsumowaniem liczbowym na przykład tej akcji? Tak, oczywiście. No, w momencie, kiedy usłyszeliśmy o pandemii i o konsekwencjach, z jakim to się wiąże, to pierwszy taki odruch był, żeby wesprzeć tych, co najbardziej narażają swoje zdrowie, swoje życie. I tutaj z naszych własnościowych lokali też wysłaliśmy darmowe posiłki do pracowników placówek medycznych. Uczestniczyliśmy w akcji Wzywamy Posiłki, która była dość dobrze wypromowana i zapewniała tą bazę logistyczną, bo wiadomo, że w związku z pandemią weszły nowe obowiązki, nowe przepisy sanitarne, a na początku, w pierwszych dniach to nie było takie proste, jak teraz można powiedzieć. Jeśli chodzi tutaj o efekty, z jakimi to się spotkało, to no przede wszystkim bardzo dużo pozytywnych komentarzy od ludzi, którzy te posiłki dostarczali, telefony czy maile z podziękowaniami, ze zdjęciami. To jest takie coś, co najbardziej cieszyło nas, nasz zespół. Myślę, że tu warto dodać też to, że no właśnie to było ponad 500 posiłków w totalu. Chciałem też podziękować naszym pracownikom, którzy często po godzinach, bo takie były zasady tych programów, że trzeba było je dowozić, te posiłki albo wcześniej rano, albo później wieczorem, że wychodzili z inicjatywą i to robili, dowozili, więc tutaj dzięki, bo też bardzo intensywnie w tym obszarze działali i wykazali aktywność, aby uczestniczyć w tym wspieraniu lekarzy. No, mamy też pewien poziom empatii, bo tu Marcin też ma blisko środowisko medyczne siebie, więc zna problemy, z jakimi służba zdrowia się spotyka ze względu na to, jak tam jego bliscy pracują, więc wiemy, że mogliśmy pomóc i to jest najważniejsze. Czyli jakby z pierwszej ręki wiedzieliście, tak, że takie zapotrzebowanie tak faktycznie to, że jest. To po prostu brakuje nawet tych 5 minut na to, żeby w ogóle zjeść ten posiłek,
a co dopiero, żeby go jeszcze zamówić i zapłacić ten proces zamówienia na godzinę, trudności wejścia też z takim posiłkiem, jeżeli to były jakieś strefy izolowane, więc na pewno ta akcja ogólnopolsko pomagała lekarzom z jedzeniem ciepłego posiłku. Z tego, co mówisz, to spotkaliście się z dużą wyrozumiałością od pracowników na tę trudną sytuację, skoro nawet byli w stanie jeszcze po godzinach pracy też wspierać markę i środowisko medyczne. Oprócz tego nasz zespół zawsze, że tak powiem, jest bardzo zaangażowany i w tej sytuacji stanął na wysokości zadania i no, nie każdego stać, żeby pracownika na to i może pracodawca się tym pochwalić, że pracownik jest w stanie o 19 godzinie wsiąść prywatnie w auto i zawieźć kilkadziesiąt porcji na drugi koniec miasta. Nie, no i na pewno chcielibyśmy tu im podziękować, to nie tylko za to oczywiście uczestniczenie w tej akcji, ale to, że tutaj Marcin wspomniał choćby o tym porozumieniu 40-40-20, jak sama nazwa mówi, to jest porozumienie, więc tu musieliśmy się dogadać, jedziemy na jednym pokładzie, na jednej łodzi i tutaj chcieliśmy im podziękować w tym momencie za to, że na pewno możemy na nich liczyć. Zachęcam oczywiście nadal do zadawania pytań. Dokładnie tydzień temu dowiedzieliśmy się, że lokale będą mogły ponownie przyjmować gości od 18 maja. Jaki procent waszych lokali został otwarty 18, ile jeszcze pozostaje zamkniętych i kiedy planujecie je otworzyć? To jest kwestia bardzo mocno indywidualna, bo my możemy powiedzieć, że naszych własnych lokali mamy otwartych 50%. I planujemy otworzyć pozostałe 50% w momencie, kiedy pojawią się tam ludzie. A kiedy się to stanie, jest to trudno określić. Więc z naszej perspektywy myślę, że to warto powiedzieć, że mnóstwo lokalizacji jest w takiej sytuacji, w której teraz zaczyna się gorszy okres niż lepszy. I myślę, że warto tutaj się nad tym tematem pochylić i dlaczego taka teza, no mianowicie dlatego, że bardzo często właściciele powiedzą nam, możecie się otwierać, to działajcie i płacicie całe czynsze, a prawda jest taka, że do tego dochodzą koszty pracowników, a obroty mogą być dalej prawie żadne. Jeżeli tutaj chciałbym mocno pozdrowić całą branżę krakowską, zwłaszcza w centrum i w rynku, gdzie to jest naprawdę duży problem całej branży gastronomicznej, Kraków z tego słynął, gdzie w tym momencie nie mamy turystów, nie mamy studentów, ulice są puste totalnie. My tam stale wysyłamy takie na zwiady raz na jakiś czas, sprawdzając, czy nasz lokal stoi po pierwsze, a po drugie, czy są tam jacykolwiek ludzie. No i niestety, no to są zdjęcia jak z jakiegoś filmu sci-fi, gdzie zaraz zombie wyjdzie z rogu, bo po prostu tych ludzi nie ma i otwieranie lokalu po to, żeby był otwarty, no jest po prostu bez sensu. Otwieramy po to, żeby odwiedzać nas goście. Tym bardziej, że charakterystyka, struktura Krakowa jest taka, że około 25-30% osób to są studenci, a z kolei ci studenci stanowią około 70% naszych klientów, czyli ten główny nasz klient, to jego po prostu nie ma. Podobnie we franczyzie, tak? Jeżeli popatrzymy na rozstrzał naszych lokalizacji, tak? To jeżeli mamy lokal na przykład w akademiku, w którym nie ma studentów, akademik jest naprzeciwko uczelni, no to trudno liczyć, że będziemy mieli tam bardzo duże przychody, albo centra miast, czy ulice, które były deptakami takimi, na których w tym momencie są pustki. Galerie handlowe, no znowu, zależy też po pierwsze od handlowej, po drugie no od odwiedzalności. Na pewno widzimy to, że ludzie na razie podchodzą dystansem do jedzenia. To też wynika z tego, jak te, nazwijmy to, kolejne kroki wdrażania gastronomii są wdrażane, bo na pewno do najprzyjemniejszych jedzenie w tym momencie na food courtie nie należy, tak? Mimo że jest to możliwe, no ale to widzimy, że jeżeli nawet ludzie są w galerii handlowej, to naprawdę znikomy procent tych ludzi korzysta z no, usług gastronomicznych. I to nieważne, czy u nas, tylko ogólnie, tak?
Więc no, tutaj borykamy się z tym albo przyzwyczajeniem ludzi do tego, że będą takie obostrzenia, a miejmy nadzieję do tego, że w szybkim czasie te obostrzenia znikną i wszystko wróci do normy, dzięki czemu będziemy mogli mówić o tym, że te obroty z dnia na dzień będą rosły, bo będzie większa ilość klientów. Wspomniałeś o tym, że lokali własnych macie otwartych połowę. Jakie czynniki wpływały na decyzję o otwarciach poszczególnych lokali? Czy to lokalizacja była tutaj brana pod uwagę? Tak, zdecydowanie. Tak naprawdę tutaj kluczowym czynnikiem jest lokalizacja i to, czy są tam ludzie. Ewentualnie no, w jednym z lokalizacji mieliśmy wcześniej już rozwinięty kanał dowozu na tyle, że mieliśmy tych stałych klientów w formie dowozu, stąd też ten lokal funkcjonuje. No ale tutaj nie ukrywajmy, prawda jest taka, wiem, że wszyscy z branży to mówią, ale poziom marsz i prowizji, jakie biorą pośrednicy, no jest tak duży, że to jest raczej mielenie pieniądza w koło niż mówienie o zarabianiu. Tutaj widzę, że oglądający zgadzają się z tobą. Jest faktycznie tak, jak mówisz, teraz jeszcze kolejną ratę koncesji trzeba zapłacić miastu, mimo że był zakaz działalności gastronomii, co oznaczało też zakaz sprzedaży alkoholu w ostatnich miesiącach. No, nie ukrywajmy, ja uważam, że to jest taki temat, o którym się trochę mało wspomina, może w takim szerszym ogólnopolskim forum, a to, że mamy otwarcie gastronomii, to wcale nie znaczy, że to jest takie hop-siup. To jeszcze trzeba mieć tych gości, te goście powinni się czuć komfortowo. My mamy jeden z lokali, który ma 40 metrów kwadratowych, cena za metr najtańsza nie jest, no ale efekt tego jest taki, że my na sali konsumpcyjnej możemy posadzić dwie osoby. Też mamy nadzieję, że tutaj nasza forma produktu, ta, którą stworzyliśmy, taka typowa takeaway, w tym momencie będzie dominująca i jeszcze przez długi czas zostanie, wobec tego może jest właśnie te 5 minut na to, żeby makaron jeszcze bardziej wszedł w ten segment. Tak widzimy to, te utrudnienia, które są na rynku obecnie. Nie no, na pewno w ogóle nasz produkt od zawsze był takeaway, my się wywodzimy z 8 metrów kwadratowych, gdzie da się sprzedać 1000 porcji w ciągu dnia, więc to jest koncept przygotowany na to i to na szczęście aż tak bardzo nas nie boli. My też wierzymy, że stosunek ceny do jakości naszego produktu będzie się jeszcze bardziej bronił, bo my zaczęliśmy nasze działania 8 lat temu, kiedy poziom zasobności portfela przeciętnego Polaka był znacznie mniejszy, a już wtedy udało się wyjść z tym naszym produktem do, nazwijmy to, tego poziomu, w którym jesteśmy obecnie, a my nie zaczynaliśmy z gigantycznymi portfelami, tylko z kredytami, które wzięliśmy na start, więc to jest szansa naszego produktu, ale tak czy inaczej miejsca, w których mamy nasze lokale, muszą mieć potencjał tego gościa, który będzie przychodził obok albo będzie tam, czyli będzie na miasteczku studenckim, będzie w akademiku, będzie na ulicy, będzie w galerii handlowej czy w biurowcu, a w biurowcach na ten moment w większości nasze doświadczenie jest takie, że może powoli wrócić 20-30%, a negocjacje umów i potencjału klienta były przy pełnym obłożeniu. A jeśli chodzi o przygotowania do otwarcia gastronomii, to czy w ogóle te obostrzenia typu, że można wprowadzić plastikowe ścianki odgradzające, one w ogóle mają w waszym przypadku sens przy metrażu tych lokali? Znaczy, najzwyczajniej w większości miejsc, gdzie są jeszcze mniejsze lokale, to nie do końca to będzie pełniło swoją funkcję. No z tego względu, że lepiej już jest wyłącznie takeaway działać, niż żeby jedna odizolowana czy dwie odizolowane osoby siedziały odgrodzone właśnie plastikowymi przegrodami. No, i też drugi aspekt jest taki psychologiczny, że ludzie muszą obyć się z pewnymi rzeczami, nauczyć się, muszą pewne nawyki wejść i inaczej teraz trochę patrzymy na tę sprawę, a jeszcze inaczej będziemy patrzeć za półtora miesiąca, kiedy już mocno do życia, że tak powiem, wróci kraj, mocno w to wierzymy też
i ludzie będą wiedzieć, że jednak można przyjść na tą kawę, można przyjść na ten makaron, można przyjść na to śniadanie i zjeść. Ale ja tu myślę, że też warto powiedzieć to, że nasi klienci jednak byli na tyle przyzwyczajeni do tego, że tego makaruna można wziąć i wyjść z nim, to grab and go, że oni po prostu to zrobią. Zwłaszcza jeżeli aura będzie odpowiednia, czyli tu ta kwestia pogody pewnie będzie miała znaczenie to, że jeżeli ci klienci po prostu będą na zewnątrz, to oni wezmą ten kubek i usiądą, jak to kiedyś u nas na kawiorach, gdzie zaczynaliśmy, po prostu na kamieniu i skonsumują spokojnie na kamieniu przy trawce tego makaruna, tylko one muszą, tak jak powiedziałem wcześniej, no muszą tam być. Z drugiej strony, a propos tych zabezpieczeń, kwestii bezpieczeństwa, no to my tutaj bardzo mocno współpracujemy ze Stowarzyszeniem ZP Horeca, w którym jesteśmy. Pracowaliśmy też w miarę aktywnie w tym, żeby być na bieżąco z tymi standardami, jako całe stowarzyszenie, starać się prostować pewne pomysły. No i też wysyłamy później w ramach tego to, co w naszych lokalach powinno być do całej sieci. Także tutaj uważamy, że da się to bezpiecznie robić, nie jest to kluczowym problemem w tym momencie, aczkolwiek czy wpływa to na atrakcyjność konsumpcji, zwłaszcza w restauracjach, no na pewno tak. W takim formacie jak nasz raczej będzie tak, że ktoś po prostu nie będzie chciał w tej przestrzeni przebywać, bo będzie miał atrakcyjniejszą opcję. A jeśli chodzi o delivery, to czy w czasie pandemii na przykład zaobserwowaliście wzrost sprzedaży w tym kanale, czy raczej goście podchodzili z rezerwą do zamówień do domu? Tutaj była przede wszystkim rozbieżność, bo delivery to był taki trochę smaczek, w zależności od tego, jak ten kanał wcześniej był prowadzony, jak dany menadżer zajmował się tym kanałem. No i są lokalizacje, które miały wzrost delivery, dwu czy trzykrotny, ale są lokalizacje, gdzie zostało delivery obniżone, więc to w zależności od tego, jak pół roku, rok czy dwa lata wcześniej rozwijali się ten kanał, jak dbaliśmy o niego. Tak, to zależy po prostu od zaangażowania danego lokalu, danego franczyzobiorcy, czy nawet u nas, tak, wewnętrznie, jeżeli ten kanał dopiero zaczął być rozwijany, no to wiadomo, że są wzrosty, no bo z zera łatwo jest zrobić więcej. Natomiast we franczyzie, które funkcjonowały, miały bardzo dobry taki dowóz, no to wtedy są ewidentne spadki i to znaczące, więc tutaj nie możemy mówić, że ten poziom obrotów był taki sam, no nie, był znacznie niższy i wtedy to odczucie, zwłaszcza, że z dowozu zarabia się po prostu mniej, no to było jeszcze bardziej odczuwalne. Tutaj mamy pytanie od naszego oglądającego. Jak wy uważacie, czy na przykład z planowanym otwarciem siłowni w kolejnym etapie odmrażania te restrykcje dla gastronomii mogą zostać też wówczas zniesione? To jest bardzo, bardzo trudne pytanie. Czy mogą? No mogą. Wszystko się może zdarzyć, jak to w znanej piosence. Natomiast to myślę, że zależy od rządzących. Ja odbieram sygnały, że raczej jest tendencja do tego, żeby dość dynamicznie otwierać gospodarkę. Myślę, że to jest mądre i rozsądne. No ale z drugiej strony wiemy, że trzeba liczyć na podejmowanie decyzji, a czy to krzywdzi biznes? No krzywdzi, no jeżeli ktoś ma 3 czy 5% odwrotu albo jak siłownie zero, no to na pewno jest to bardzo ciężka sytuacja, jakiej nikt nie przewidywał. Mam wrażenie, że też trudno mówić tutaj o jakichś przewidywaniach, bo na początku dochodziły do nas informacje, że być może tylko ogródki będą mogły wznowić działalność, jakby nie wszystkie te informacje były jasne, więc myślę, że tutaj absolutna racja, że trudno cokolwiek na tym etapie przewidywać, bo faktycznie te decyzje mogą jeszcze nas zaskoczyć. No mogą, dynamika działania jest dość duża. A jeśli chodzi o pomoc rządową, o tarczę antykryzysową, jedni są jej zwolennikami, inni uważają, że mogło być zdecydowanie lepiej. Jak wy ją oceniacie i czy może udało wam się już z niej skorzystać?
Jeśli chodzi o pomoc rządową, to oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, natomiast też trzeba zaznaczyć, że to jest jakaś pomoc, która w jakimś stopniu pomaga w płynności, pomaga w optymalizacji kosztów. Czy ona jest wystarczająca? Nie, nie jest wystarczająca. To świadczy o tym, że wiele firm naszej branży gastronomicznej, wiele sieci też ogłasza upadłość. I natomiast co do samej pomocy i makaruna, tak, częściowo skorzystaliśmy, też rekomendujemy pewne rozwiązania, czy jest to pomoc PFR, czy jest to chociażby 40-40-20, czy są to pożyczki płynnościowe z POIR. Myślę, że tu warto dodać, że no największy problem moim zdaniem, bo tu byłem czynnie, działałem w tym temacie, był chaos informacyjny i to, że niestety, no jakby to powiedzieć, mnóstwo wyjątków, szczegółów finalnie powodowało, czy ktoś tą pomoc dostawał, czy ją dostawał w takim, a nie innym poziomie. I na pewno jest mnóstwo firm, które były przez to pokrzywdzone, a z drugiej strony są na pewno firmy, które, no ja wchodziłem bardzo mocno w szczegóły, wręcz mogły na tym dość mocno skorzystać, tak? I pytanie, czy to zrobiły, to już jest kwestia, nazwijmy to, bardziej pewnie i etyczna. Natomiast no wiadomo, że też z drugiej strony no, czasu na wprowadzenie tego nie było jakoś super wiele i tutaj no, dynamika też była istotna. Więc myślę, że bardzo trudno jest być tym sędzią, natomiast my sami mieliśmy, powiedzmy, przypadek, że przez 3 tygodnie intensywnie uzupełnialiśmy dokumenty, aby w końcu finalnie otrzymać pomoc, bo cały czas był z nim jakiś problem, albo pieniądze w tarczy małopolskiej skończyły się w 15 minut i niestety nie udało nam się dostać dofinansowania, bo się spóźniliśmy i to nie spóźniliśmy się o tydzień, dzień, tylko o kilkadziesiąt minut. Więc tutaj to pokazuje, jak bardzo ta pomoc jest potrzebna. No i czy mówimy tu wtedy o równości takiej przysługiwanej pomocy, no to już mam pewne wątpliwości, tak? Podobnie jeśli chodzi o kwestie na przykład pożyczek płynnościowych, o których Marcin wspomniał, no to tutaj też rozważaliśmy i rozważamy różne opcje i widać, jak szybko te pieniądze się kończą, a nie jest tak, że te formularze, jeżeli chce się do nich podejść naprawdę merytorycznie, nie przejść ich po łebkach, gdyż weźmie się ryzyko jakichś konsekwencji niestety karnych, tak, na siebie, no to nie jest wcale takie proste, bo jest mnóstwo danych. Genialnym przykładem jest to, że interpretacji podatkowych obrotu są 3. I którą miał na myśli, którą definicję miała na myśli osoba, która konstruowała zapis, tego nie wiemy i wtedy próbujemy się dodzwonić albo skontaktować. No i czasem, czekając 2-3 godziny, uzyskujemy tą informację, czasem nie. I to jest problem, z którym się prawie każda osoba przygotowująca wnioski o dofinansowanie, dotacje spotykała. No albo później, jeżeli ma podpisać takie oświadczenie i ponieść jako członek zarządu, składając konsekwencje karne, no to wtedy już takie pytanie staje się dużo trudniejsze, kiedy się sobie uświadomi, że nie wiemy, jak weryfikacja tych wniosków będzie, nazwijmy to, wyglądała za rok. Tutaj o franczyzie już rozmawialiśmy na początku rozmowy, więc zachęcam później do jej odsłuchania, ponieważ pojawiły się tutaj pytania z tym związane, jak również komentarze, że faktycznie nie każdą restaurację można przenieść do strefy delivery, bo są przecież też takie, których klimatu, obsługi, świeżości nie da się zamienić na danie styropianie, więc faktycznie nie dla każdej marki delivery mogło się okazać wybawieniem w tej strefie. Fine dining w styropianie brzmi dość groteskowo. Zupełnie nie o to też przy tym wszystkim przecież chodzi. Tutaj mam też pytanie związane z tym, czy spotkaliście się już może z tym, aby w barach pojawiły się jakieś kontrole. Wiem, że dzisiaj jest dopiero trzeci dzień w zasadzie tej działalności, ale czy może słyszeliście o takich sytuacjach? Póki co, oczywiście każdy sanepid w Polsce działa wedle pewnych swoich wytycznych. Druga rzecz jest taka, że póki co dopiero zaczęły się gdzieś tam ustawiać kolejki na to, żeby
odpowiednie zezwolenia czy odbiory sanepidzie zrobić. Natomiast do naszych lokali jeszcze nie dostaliśmy sygnału, żeby była jakakolwiek kontrola, chyba że miała miejsce dzisiaj w godzinach popołudniowych, więc pewnie się o tym jutro dowiemy. Natomiast też chyba właśnie problem jest odwrotny. No teraz myślimy nad otwarciem jednej lokalizacji, która jest właściwie gotowa, no i raczej słyszymy, że jest problem, żeby ten lokal został odebrany. Czyli też sprawy urzędowe gdzieś tam. No myślę, że no też nie ukrywajmy, stacje epidemiologiczno-sanitarne, no raczej nie były super przygotowane na zajmowanie się koronawirusem, a zwykle właśnie zajmowały się takimi tematami jak gastronomia, no a w tym momencie chyba wszystkie ich moce przerobowe zostały rzucone na te tematy. Pewnie zasadnie, no bo mają pewnie wyższy priorytet, więc tutaj to w jakiś sposób jest zrozumiałe, no ale na pewno powoduje to jakieś takie konsekwencje do prowadzenia biznesu. A jeśli byście mieli zastanowić się nad tym, co was może w czasie tej pandemii zaskoczyło, jeśli coś w ogóle było takiego, jak sądzicie, coś się zmieni, na co powinni być przygotowani restauratorzy, gdyby po raz kolejny pojawiła się konieczność zamknięcia lokali? To jest trudne pytanie, tak żeby na nie odpowiedzieć jakimś jedną rzeczą. I myślę, że sama sytuacja była zaskoczeniem i myślę, że tak społecznie i socjologicznie my wszyscy nie byliśmy przygotowani na taki kryzys, mocno nas zaskoczył. I to, jakie są jego konsekwencje, to jak się zachowujemy my wszyscy w otoczeniu, to na pewno jest cenną nauczką i dużym doświadczeniem. Natomiast myślę, że problemem jest to, że ciężko się przygotować na to, że nie ma ludzi w miejscu, w którym prowadzi się biznes, a się zarabia z tego, że ci ludzie skorzystają z naszych usług. I tutaj przygotowaniem mogłoby być to, żeby na przykład przygotowywać się na takie skutki i negocjować tą konkretną sytuację w trakcie na przykład negocjacji umów, bo to jest przykład tego, że jednak takie zdarzenie może mieć miejsce. Odchodząc może już troszeczkę od tego tematu pandemii, mieliście liczne plany na dalszy rozwój w centrach handlowych, szczególnie po fuzji z Gastromalem miało się pojawić między innymi 6 nowych wysp w Krakowie. Jak daleko musieliście odłożyć te plany i czy w ogóle musieliście to zrobić? No, na początku pandemii rozsądek wręcz nakazywał, żeby pewne decyzje inwestycyjne na chwilę zamrozić i pochylić się jeszcze raz, pomyśleć kiedy i co robić. Natomiast w dalszym ciągu realizujemy otwarcia lokali własnych. Pewnie korona jakieś 6 miesięcy opóźni kolejne wyspy, które mieliśmy otworzyć. Natomiast no też troszeczkę chcemy tą strategię zmienić i może nie do końca wszędzie wyspy czy lokale postawimy, ale też inne formy właśnie gastronomii. To już to, co już mamy w naszej ofercie. I myślę, że tu też bardzo dużo zależy od samych naszych partnerów w tych biurowcach, czyli kiedy oni wrócą do korzystania z tych powierzchni, które wynajmują i kiedy wrócą tam ludzie, bo myślę, że jasno można powiedzieć, że jeżeli w miejscach, w których planowaliśmy otwierać wyspy, będą pracownicy tych biurowców, to my się tam otworzymy. Więc to też zależy od tego, kiedy się to stanie. Jedna wyspa już, nazwijmy to, czeka na tychże pracowników, więc my czekamy również na nich i mamy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej. Ale jesteśmy na tyle elastyczni, że też mamy pomysł to, jak w inny sposób, tak jak powiedział Marcin, zainwestować te środki, które mieliśmy w planie. No i zobaczymy tylko, kiedy będzie miało to miejsce, bo no miejmy nadzieję, że naprawdę z każdym dniem ludzie będą wracać do normalności. Cały czas zachęcam wszystkich oglądających do komentowania. Ale troszeczkę przechodząc do waszego rozwoju zagranicznego, myślę, że
oglądający też są ciekawi tego, jak wasza marka została przyjęta za granicą, jakie zauważyliście różnice w otwieraniu tych biznesów w różnych krajach, bo przecież są to kraje dosyć oddalone od siebie, też z inną kulturą, pewnie z innymi obostrzeniami prawnymi, więc gdybyście mogli się podzielić takim doświadczeniem z naszymi oglądającymi. Te procesy były przede wszystkim długie i inne, tak? Tak przede wszystkim prawo i warunki w każdym z krajów były w jakiś tam sposób rozbieżne, ale powiedzmy, że udało się to, bazując na tym samym już doświadczeniu, przez to w miarę płynnie przejść. Na pewno kultura arabska charakteryzuje się dość specyficznymi warunkami, z którymi musieliśmy się zmierzyć, zarówno negocjacyjnymi, jak i podejściem do czasu. Jednak powiedzmy, że obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich to nie są Niemcy, jeśli chodzi o podejście do terminowości, to na pewno. Więc nasz lokal otworzył się ponoć bardzo szybko, a chyba 8 miesięcy później niż przewidywana data, która początkowo była na 100% przyszłości. No i teraz, jeśli chodzi o to, co teraz, no nie ukrywam, że na przykład Emiraty zostały totalnie tak naprawdę zamknięte i tam te obostrzenia są bardzo duże i tam ten koronawirus dotknął naszych partnerów bardzo mocno. Jeśli chodzi o Dubaj, to tutaj można mieć obawy, jakie poniesiemy my i nasz franczyzobiorca konsekwencje, ze względu na to, że obiekt, którym się otworzyliśmy, był nowy. On miał mieć w tym roku tak naprawdę prosperitę ze względu na Expo, które ma mieć miejsce w Dubaju, ale czy będzie, to nie wiadomo. Dubaj zakładał wzrost turystyki w tym roku o mnóstwo procent, nie chcę teraz cytować ile, ale to miały być gigantyczne wzrosty. No i cały ten plan w tym momencie nie do końca jest szansa, że będzie zrealizowany. No i tutaj na pewno nasi partnerzy bardzo ciężko to odczują. Miejmy nadzieję, że to nie będzie ofiara COVID-a, ale też na pewno trzeba to ryzyko gdzieś tam zakładać. A jeśli chodzi o inne kraje, w których otworzyliście punkty, jak na przykład tam wyglądały te obostrzenia, czy też może pomoc dla przedsiębiorców? Ta pomoc jest bardzo różna i jest zależna zdecydowanie od lokalnego prawa, ale właśnie tych takich szczegółów, tak? Czyli ilu się ma pracowników, od jak długo się funkcjonuje, jakim rodzajem spółki się jest, więc tutaj te same szczegóły, które mamy u nas, są objęte tam, natomiast jak zwykle, i to chyba obejmuje cały biznes, nie tylko w Polsce, ale i w Stanach i w Emiratach, to jest kwestia negocjacji czynszów. Chyba najłatwiej było się dogadać w Algierii, bo tam te relacje naszego partnera chyba są, powiedziałbym, tak na tyle bliskie z tymi ludźmi, z którymi on prowadzi ten biznes, że udało się to w jakiś sposób dogadać, więc on, powiedzmy, ten okres zamrożenia chyba odczuł najmniej. Natomiast ten kraj jest zdecydowanie specyficzny i najmniej oddalony od tych realiów, nazwijmy to, zachodnich, bo mówimy o rynku, który jest bardzo mocno zablokowany, jeśli chodzi o działania eksportowe, importowe. Charakteryzuje się dużym, bardzo inny jest od tego, co znamy u nas w Europie, więc tutaj jest szansa i to jest ten pozytywny aspekt, że tam się powinno udać. Podobnie planujemy otwarcie na Cyprze po zniesieniu obostrzeń i tam te przewidywania są pozytywne o czas, bo tutaj Cypr i Grecja dość dobrze, jeśli chodzi o ilość zachorowań, sobie radzą. Ponadto też cały czas współpracujemy w projektach właśnie z Algierią i z Cyprem, pomimo pandemii nie zostały one zastopowane, więc bardziej jeśli chodzi o Algierię, to pomysł z kontenerami i z uruchomieniem w takich ciekawych miejscach,
nasz franczyzobiorca był tutaj, testował to już tak naprawdę chyba z 3 lata makaronu testował. To i nas to też cieszy, bo wiemy, że jest jakaś szansa na to, żeby mocną nogę postawić w tym kraju z partnerem, który można powiedzieć, że w gastronomii ma bardzo duże doświadczenie, bo ma już prawie 30 placówek gastronomicznych swoich. Mhm. Tutaj też pojawiło się pytanie od oglądającej. Pani Małgorzata pyta, w jaki sposób sieć chce rozpocząć rozpoznawalność marki makaron wśród konsumentów, a nie potencjalnych partnerów biznesowych? W jaki sposób chcecie bardziej na to postawić i czy w ogóle macie takie plany? Czy mi się wydaje, że tutaj bardzo istotnym aspektem jest to, że jednak właśnie to, że my jesteśmy w jakiś sposób widoczni też PR-owo powoduje, że ta marka jest jakoś rozpoznawalna. Ja myślę, że to pytanie, które często gdzieś tam padało, że a to wy otworzyliście się w Dubaju, no powoduje, że gdzieś o tej marce słychać i to, że my staramy się, że to też marka powstaje w coraz to kolejnych miastach, no powoduje, że jest jak najbardziej rozpoznawalna. Nie ukrywajmy, no makaron nie jest McDonald'em czy KFC czy taką dużą siecią rozpoznawalną na całym świecie, więc staramy się no, rok po roku, ja widzę, że ta rozpoznawalność jest większa. Wiadomo, że jest jej znacznie większa w Krakowie czy w Rzeszowie, czyli w tych najstarszych miastach, no bo po prostu jest to dłużej budowane. Natomiast wydaje mi się, że jak na markę, która no ma tylko 8 lat, a nie kilkadziesiąt i kilka konceptów innych w Polsce z makaronami próbowało działać, funkcjonować, no to oceniam tą rozpoznawalność na taką, jaką dało się zbudować i chyba nie można się jej wstydzić. Na pewno na tym etapie bardzo istotne i widzimy, że to przynosi efekt, jest budowanie tej lokalnej rozpoznawalności, tej więzi z klientem, dbanie o jakość produktów, bo widzimy, że ci klienci wracają, że się cieszą i właśnie oni chcą te kilkanaście złotych zapłacić za nasze danie, więc to jest taki główny kierunek, który daje od razu i stosunkowo bardzo szybko efekty, bo wiadomo, że nie każdą markę stać na 10-sekundowe spoty reklamowe w głównych telewizjach. Natomiast cały czas też pracujemy z agencją marketingową, z którą też kreujemy pomysły, wdrażamy później, no i przynosi mniejsze lub większe efekty, ale z których jesteśmy zadowoleni. No i myślę, że właśnie to, że no my też x lat temu no zrobiliśmy to pierwszy raz, tak? W sensie jedzenie makaronów też nie było super popularne, więc wydaje mi się, że najważniejszym aspektem jest zawsze to zachęcanie klienta do powrotu. My zawsze budowaliśmy ten nasz rozwój na lojalnych klientach, którzy zawsze do nas wracali i ten produkt, który jeżeli jest dobrze realizowany, no wiemy, że w skali no długoterminowej tak takie relacje pozwala budować i no dlatego też otwieramy kolejne jednostki własne w miejscach, gdzie nas nie było i to ja też myślę, że warto powiedzieć, że rzeczywiście makaron nie jest tak rozpoznawalną marką, że nawet w Krakowie, jeżeli my się otwieramy, nie wiem, w biurowcu X, to znaczy, że wszyscy tam wiedzą, kim my jesteśmy. No nie, my musimy sobie tą lojalność zbudować, tak, i każdy klient, który jest u nas pierwszy raz, no poddaje tę markę ocenie. Tutaj Marcin, wspomniałeś o współpracy z agencją, bo wasze social media, na przykład Facebook, są prowadzone w ciekawy sposób, zawsze z jakimś humorystycznym akcentem, w zależności od dnia czy okazji. Jeśli chodzi o kreowanie social mediów, to na ile to jest wasza ingerencja, na ile agencji, jak tutaj zazębiają się jakby wasze działania w tym aspekcie? Ja myślę, że to przede wszystkim jest takie trochę badanie rynku i zobaczenie to, czego klient oczekuje, co jest teraz modne, co chciałby
jakie informacje chciałby uzyskać. No też jakiś czas temu przeprowadziliśmy redesign naszej marki z taką dość dużą firmą, agencją i PR-ową, i architektoniczną. I tam też na pierwszy plan chcieliśmy pokazać to, że jedzenie makaronu jest fajne, jest dobre, towarzyszą temu pozytywne emocje. I też staramy się taki tworzyć przekaz przez social media. A jeśli chodzi o to, jak radzą sobie poszczególne punkty, to statystycznie radzą sobie lepiej te w galeriach czy poza nimi? Tutaj nie ma chyba statystyki, bo możemy podać takie przykłady, które mówią, że działa to świetnie w galerii handlowej. Nie wiem, że Jedwielsko-Biała to jest ten pewnie nasz taki przykład, czy nowo tu otwarty Lublin przy współpracy z Olimpią, gdzie te synergie właśnie można zaobserwować. No czy nasze, nie wiem, najstarsze lokalizacje, które nie są w galeriach i my do galerii de facto weszliśmy później, ze względu na to, że czynsze były wyższe. Tak? I tutaj nie ukrywajmy, że zawsze tym kluczowym parametrem jest parametr czynszu, tak? I do potencjalnego trafiku i ilości konkurencji. Więc tak naprawdę te trzy zmienne wpływają na finalny wynik finansowy. A jeśli chodzi jeszcze o ofertę frankuzową, bo być może wiele osób będzie stało przed takim dylematem, to macie duże doświadczenie w tym aspekcie. Na jakie warunki zwrócić uwagę przy wyborze franczyzy? Jakby skąd czerpać wiedzę o tym, czy ona będzie opłacalna? No, to jest takie kolejne trudne pytanie, bo gdyby był na to sposób, to każdy brałby najlepsze franczyzy tak naprawdę, ale myślę, że w jaki sposób można to zrobić najlepiej? Obserwacja marki. Myślę, że tak naprawdę na samym gdzieś tam końcu, co nam się zdarzało, że wchodził potencjalny franczyzobiorca, oczywiście jak się zapoznał ze wszystkimi informacjami, po rozmowach i stał i liczył tych klientów i sprawdzał, jak to w końcu wygląda i jakie są te obroty, bo to do tego się sprowadza, myślę, że jest gdzieś tam obowiązkowym elementem. Natomiast oczywiście nie da się też powiedzieć, że jakaś franczyza jest dobra albo jakaś franczyza jest zła, bo na to ma wpływ jeszcze wiele takich półśrodków na tej zasadzie, kto jest partnerem. Jest jedna galeria, ale może obok się za chwilę druga otworzy i kiedyś tam ta była dobra, ale się trafik przeniósł do nowszej, ładniejszej. Więc dużo rzeczy wpływa na to, żeby finalnie ocenić. Na pewno historia, ile lat dana franczyza funkcjonuje, jaki jest stopień profesjonalizmu, obsługi, to są bardzo istotne rzeczy, te, które można na etapie współpracy zauważyć i z którym się można zapoznać. No i na pewno umowa franczyzowa jest zawsze była i będzie jak w każdej relacji tym elementem, do którego trzeba się odnosić i on jasno ustalać takie fundamentalne warunki współpracy. Których trzeba przestrzegać. Tak jest. Będziemy powoli zmierzać do zakończenia rozmowy, więc teraz jest ostatni moment już na zadawanie pytań. Marcin, wspomniałeś na początku o smaczkach, więc teraz będzie ta chwila, ponieważ zapytam, jakie macie dalsze plany na rozwój, czym może nas zaskoczycie w najbliższym czasie. No tak, te pierwsze tygodnie pandemii wręcz wymusiły na nas dopracowanie strategii na najbliższe dwa lata, które jeszcze przed pandemią wyznaczyliśmy sobie. Ten kierunek, że tak powiem, jest nawet w okresie pandemii robi pozytywne finansowe dane nam daje. I że tak powiem, w którą stronę pójdziemy, to mam nadzieję, że się uda formalnie wszystko dograć i zarówno własne jednostki, jak i franczyza na trochę innych zasadach wystartuje tutaj za miesiąc, dwa miesiące.
Na pewno będziemy czekać na tę oficjalną informację, żebyśmy mogli poinformować naszych czytelników i też oglądających, także czekam na informacje od Was, co nowego szykujecie. Tak jak powiedziałam, zmierzamy już do zakończenia naszej rozmowy. Zapewne tematy można by jeszcze mnożyć, ale może ponownie uda się zaprosić Marcina i Przemka, którym tymczasem bardzo dziękuję za to, że znaleźli czas, za ich obecność. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Marcin Szworak i Przemysław Tymczyszyn, współwłaściciele Makaron Spaghetti & Salad. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję też oczywiście wszystkim oglądającym, komentującym. Zachęcam do czytania naszych mediów, do subskrypcji newslettera ze strony horekanet.pl, gdzie znajdziecie też wszystkie wydania naszych czasopism, które są tam dostępne za darmo. Już dziś zapraszam też do oglądania kolejnych live'ów, najbliższy już jutro na Facebooku Świata Hoteli o 12:45. Gościem Karoliny Stępniak będzie pan Władysław Grochowski, prezes zarządu grupy Arche. Z kolei osoby zainteresowane rynkiem stacji paliw zapraszam na piątek o 14:45. Edwin Kaniuk na Facebooku Stacji Benzynowej and Convenience Store porozmawia z panem Andrzejem Sikorą, prezesem Instytutu Studiów Energetycznych. Na pewno obydwie rozmowy będą ciekawe i inspirujące. Na dzisiaj to już wszystko. Jeszcze raz bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia.